Hej, zapraszam Was dzisiaj do kącika małego chemika. Będziemy tworzyć sobie błyszczyki DIY i jeżeli skusił Was tytuł i myślicie, że stworzę w warunkach domowych sama błyszczyk, nie wiem, z masła i soku z ogórka, to niestety nie. Ale będziemy na bazie naszych kosmetyków i naszych błyszczyków tworzyć nowe odcienie. Mam w głowie trzy, które chciałabym stworzyć. Także jeżeli chcecie, nie wiem, może macie jakiś nietrafiony błyszczyk, który źle na Was wygląda, albo nie chcecie po prostu kupować, a chcecie mieć więcej możliwości kolorów, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. To, czego będziemy potrzebować w dzisiejszym eksperymencie, to na pewno jakieś bazowe błyszczyki. Tutaj najlepiej wybrać sobie taki kolor, który będzie najbardziej zbliżony do tego, co mamy w głowie i chcemy stworzyć, ale mogą to być po prostu błyszczyki, jakiekolwiek macie, albo takie, które na przykład nie pasują Wam kolorem i chcecie je trochę zmodyfikować, żeby ten kolor poprawić. Więc błyszczyki, jakie macie, takie bierzecie. Na pewno przydadzą nam się jakieś puste opakowania i ja mam tutaj na przykład takie opakowania. To jest opakowanie właśnie po błyszczyku. Tutaj kiedyś go zużywałam, wyjęłam stoper, wyczyściłam i mam takie opakowanie, a to jest po cieniu w kremie z Glam Shopu. Fajne właśnie też nieduże opakowanie, więc tutaj mam coś takiego, ale mogą to być również jakieś słoiczki tego typu, na przykład taki po ozdobach do paznokci, czy nawet na upartego po soczewkach kontaktowych, takie wiecie, te skrytki też mogą być spoko. Coś, do czego będziemy mogli ten błyszczyk później przełożyć. No i będziemy potrzebować również czegoś do kolorowania tych błyszczyków, więc najważniejszą taką bazową rzeczą będą różnego rodzaju cienie do powiek. Tutaj w szczególności ja będę potrzebowała metalicznych, ale też jakichś matowych, które troszeczkę zmodyfikują mi kolor, bo tutaj będziemy się trochę bawić w teorię kolorów, żeby na przykład ochładzać, ocieplać te błyszczyki, więc różne cienie do powiek, po prostu wyjmijcie co macie i tyle. Ale do kolorowania mogą też bardzo nam się przydać jakieś szminki, czy to płynne, czy to takie klasyczne kremowe, jakieś pomadki, które mogą stworzyć nam właśnie tą bazę kolorystyczną albo delikatnie zmodyfikować kolor w kierunku tego, który chcemy iść, także szminki na pewno nam się przydadzą, ale oprócz cieni i szminek mogą się również przydać takie rzeczy, jak na przykład kremowe róże czy kremowe bronzery. One też mogą nam delikatnie już stworzyć taką bazę kolorystyczną, którą będziemy mogli lepiej sobie dopasować. I jeszcze fajną rzeczą, która może nam się przydać, mogą być na przykład jakieś płynne eyelinery albo nawet kredki do oczu, bo jak delikatnie tam sobie je zeskrobiemy, pomieszamy z błyszczykiem, to też możemy trochę zmodyfikować kolor. Ja tutaj eksperymentowałam po sobie wczoraj z tą farbką od Danessy. Ona jest teoretycznie do makijażu całej twarzy, i do oczu, i do ust, i tak dalej, więc w połączeniu z błyszczykiem będziemy tworzyć sobie taki mleczny, delikatny efekt, coś takiego jak mam dzisiaj na ustach, bo właśnie musiałam sprawdzić, czy moja teoria się zgadza. Także różnego rodzaju produkty kremowe, które będziemy mogli z tym błyszczykiem zmieszać, żeby nabrał takiego kolorku, jak chcemy. I pierwszym błyszczykiem, który chcę stworzyć, był błyszczyk, który już widzieliście u mnie na kanale, ja już taki stworzyłam i on mi się bardzo podobał i bardzo mi się dobrze sprawdzał i do makijażu po prostu upiększającego, ale też na co dzień, kiedy chciałam, nawet jak nie miałam makijażu, trochę nawilżyć sobie usta. Ja, kiedy nie mam makijażu na twarzy, nie lubię nakładać kolorów na usta. A tamten błyszczyk właśnie był taki, że on miał taki leciutki kolorek, coś tam na tym ustach dodawał, ale nie za dużo, że nie wyglądałam jakoś tak źle bez makijażu. Więc bardzo chciałabym sobie odtworzyć jeszcze raz ten błyszczyk i on jest najprostszy, dlatego zaczniemy sobie od tego. Przygotowałam sobie już powierzchnię roboczą i te dwa błyszczyki, z nich będę robiła bazę do mojego pierwszego błyszczyka i to, co będę robić na początku, to wyciągnę sobie stoper z tego błyszczyka, żeby móc nałożyć sobie go po prostu więcej. Oczywiście możemy w ten sposób sobie wyciągać, ale będzie to trwało 100 lat, więc pokażę Wam przy okazji, w jaki sposób wyciągam stopery. Biorę sobie takie nożyczki do paznokci, tylko ostrzegam, że one po takiej operacji już raczej do paznokci nie będą się nadawały. To są takie moje nożyczki, które trzymam do rzęs. Więc wkładam sobie, widzicie, między stoper a opakowanie wkładam sobie te nożyczki i wypycham po prostu go. I cyk. O, ciach. Jest wyciągnięty. I mamy teraz dostęp do błyszczyka bardzo, bardzo dobry. Więc wyciągam sobie trochę jakimś pędzelkiem, szpatułką, czym wolicie. Albo po prostu aplikatorem.
To też jest fajny sposób na zużywanie błyszczyków, tak żeby nam się nie nudziły. To właśnie sobie wyciągnąć trochę, pozużywać. Myślę, że tego już mi starczy, bo będę chciała jeszcze ten drugi też sobie trochę wyciągnąć. Robię to samo z tym fioletowym, czyli wpycham nożyczki między opakowanie a stoper. Próbuję je tak tutaj do dołu wcisnąć i pstryk. Ładnie wychodzi. Trzeba to robić też z wyczuciem, bo opakowanie czasami może pęknąć. Mi się zdarzało przy pudrach coś takiego, więc tam wiecie. Ostrożność tak czy siak przydatna. I myślę, że tyle to nam wystarczy na spokojnie. I do tej naszej bazy będę wkruszać sobie cień z paletki Naturalnie Różowa. Konkretnie ten. Kiedyś próbowałam go właśnie użyć na usta jako topper, na jakąś pomadkę i okazało się, że wygląda przepięknie. On jest taki troszkę brązowo, różowo, miedziany i bardzo, bardzo ładnie wygląda właśnie jako taka błyszczykowa baza, czy taka może bardziej dodatek błyszczykowy. Więc biorę sobie po prostu trochę tego cienia. Staram się go tak ostrożnie tutaj rozkruszyć. Ostrożnie, żeby cała reszta nie została tutaj rozkruszona. Nabieram trochę i wrzucam do mojej mieszanki. Biorę sobie takie jednorazowe kopytko do aplikacji produktów na usta. Tym będzie mi się po prostu wygodniej mieszało, ale to może być szpatułka, pędzelek do makijażu albo właśnie taki, wiecie, aplikatorek z błyszczyka. No i całość mieszam. Już widzę, że kolor stał się bardziej metaliczny. Ma trochę więcej krycia. No ładnie to wygląda. Tak na chwilę obecną się prezentuje. No przepiękny jest. Właśnie taki trochę różowy, ale brudny, zgaszony. Bardzo ładnie to wygląda. Nałożę sobie trochę na usta. Sprawdzę, czy nie trzeba jeszcze czegoś dołożyć. Wydaje mi się, że kolor jest idealny, więc musimy przetransportować go teraz do opakowania. Tutaj mam właśnie takie opakowanie po cieniu w kremie z Glam Shopu, więc przekładam po prostu albo właśnie takim aplikatorkiem, albo szpatułką, jak nam wygodniej. Jak macie takie opakowania, to najlepiej zostawiać sobie ten stoper. Ja w ubiegłym roku, jak denkowałam kosmetyki, to zostawiałam wszystkie stopery i w pewnym momencie tak mi się ich dużo uzbierało, że stwierdziłam, że są mi niepotrzebne i że je wywalam. No i teraz żałuję, bo mam takie opakowania właśnie bez stoperów, więc no trochę trudniej się ich używa. Po prostu trzeba doczyszczać za każdym razem sobie aplikator. Pamiętajcie, aby takiego błyszczyka nie robić sobie za dużo, bo to jednak jest eksperyment, to jednak nie wiemy, jak mikrobiologicznie jest stabilne, więc lepiej sobie zrobić, tak wiecie, na tam, nie wiem, miesiąc używania, na kilkanaście użyć, niż zrobić na przykład pełne opakowanie takiego błyszczyka. Tutaj niech mi troszkę ścieknie i zaraz pokażę Wam efekt finalny. Próbujemy pierwszego odcienia. Trochę wyrównam sobie kolory wokół ust i lecimy sobie z tym moim ulubieńcem, który już używam nie po raz pierwszy. O, jest piękny. I zgaszony, troszkę jagodowy, troszkę różowy. No i jest piękny, jest po prostu idealny, delikatnie przyciemniający kolor ust, ale niezbyt krzykliwy dla mnie na co dzień, od święta. To jest po prostu mój ideał błyszczykowy. Fajnie, że jeszcze go będę miała na trochę. I nawet nie widać mocno tej metaliczności, ale ona coś daje takiego z bliska, jak się patrzy na ten kolor. Że on nie jest taki po prostu płaski i całkowicie transparentny, tylko właśnie odrobina tej metaliczności. No coś fajnego zrobiła z tym błyszczykiem. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba i przechodzimy do drugiego. Drugim błyszczykiem, który chciałabym stworzyć, wymarzyłam sobie taki mleczno-różowy odcień, ale delikatnie ciepły. Powiem Wam, że marzy mi się taki kolor od dawna. U mnie ciężko jest ze znalezieniem takiego odcienia, bo zazwyczaj takie mleczne, kryjące błyszczyki różowe albo są różowe, albo jak są już jasne, to są za jasne i za chłodne i wyglądam trupio. Jakbym chciała, żeby to był taki różyk, taka a la guma balonowa, ale żeby był jednak cieplejszy i pasujący po prostu do mojej
mojej urody. Więc lecimy z moją mleczną gumą balonową. I ten błyszczyk chciałabym, żeby mniej więcej prezentował się w ten sposób. Ja tutaj właśnie wczoraj robiłam eksperyment i to jest mniej więcej kolor, do którego będę chciała dążyć. Więc zaczynałam wczoraj sobie od również tego błyszczyka różowego. Jeszcze sobie tylko zdezynfekuję tą szpatułkę. Jak chcemy tak bezpośrednio do opakowania wkładać, to też dobrze jest dezynfekować. I teraz co zrobić, żeby z takiego żelka transparentnego zrobić mleczny kolor? To, czego potrzebujemy, to białego. I tutaj, jeżeli nie macie takiego color fixa od Danessy, aczkolwiek muszę Wam serdecznie polecić go do tej pracy, ponieważ on jest produktem, który można nakładać na twarz, na usta, na oczy, więc on się dobrze tutaj miesza i jest też trwały. Ale jak nie macie, to spróbujcie. Albo z białą kredką, czy beżową kredką. Możecie spróbować z białym eyelinerem, jeżeli macie w jakiejś innej formie. Może macie jakąś białą farbkę do makijażu, także spróbujcie po prostu z tym, co macie. I tutaj trochę muszę sobie wycisnąć tej farbki, nie za dużo na początek. I mieszam sobie, żeby sprawdzić, czy będzie wystarczająco mleczny ten kolor. No i widzimy, że robi się taka piękna guma balonowa, ale na usta on jest dla mnie za blady i za chłodny, za różowy, więc muszę go trochę docieplić. I właśnie wczoraj dokładałam też odrobinę tego cienia, więc też sobie dołożę dosłownie minimalnie, bo nie chcę, żeby ten błyszczyk był metaliczny, ale on mi jednak trochę go ociepli. I wezmę też trochę różu kremowego, tego najbardziej różowego. On, widzicie, jest dużo cieplejszy, więc już trochę mi zneutralizuje ten taki fioletowawy wręcz odcień. I jak dobrze pamiętam, użyłam sobie również wczoraj dwóch cieni. Pierwszym z nich był taki pudrowo-różowy, dosyć ciepły cień i jest to owoc i jest to z paletki z Morelowej. Troszeczkę sobie zeskrobuję, zobaczcie, bardzo delikatnie, żeby nie zniszczyć cienia. Nabieram sobie i wsypuję. I wzięłam sobie też troszkę takiego bardzo żywego, wręcz neonowego multivitamina, też z Morelowej i tego dosłownie minimalnie, tylko żeby leciutko przyciemnić ten kolor i go dodatkowo ocieplić, bo to jest taki neon, ale on jest ciepły. I mieszam wszystko, mieszu, mieszu. Na pewno mi się teraz trochę zgasi ten kolor, ale wbrew pozorom będzie on dużo lepiej wyglądał na moich ustach. Dokładam jeszcze trochę bieli, bo zobaczcie, że ten był jednak dużo bledszy. Ten wyszedł mi za różowy, więc rozjaśnię go sobie jeszcze trochę. Bo ten kolor wyszedł ładny, już sprawdzałam go na ustach. Ale to nie jest to, czego chciałam, wiecie o co chodzi. Ale taki różyk też byłby mega, mega cute. Jeszcze muszę go trochę zneutralizować, bo jest taki za barbiowy, za różowy. Wyglądam w nim tandetnie. Właśnie bardzo dobrze jest robić to, słuchajcie, w małej ilości i sobie na bieżąco sprawdzać. Ja tutaj mam lusterko, więc sobie sprawdzam. No bo tak na oko to wiecie, kolor wydaje się śliczny, a potem na ustach wychodzi słabo. Więc musicie najlepiej umalować się, tak żebyście czuły się ładnie, żeby wyrównać kolory cery, wytuszować sobie rzęsy i wtedy sobie sprawdzać te błyszczyki, bo na niepomalowanej twarzy nic nie będzie wyglądało jakoś zjawiskowo. Dołożyłam sobie jeszcze odrobinę cienia z naturalnie różowej i trochę tego i wydawało mi się, że on tutaj jest dosłownie już 1:1, ale jak wyciągnęłam z opakowania, tutaj widzicie referencję, że ten jednak jest troszkę ciemniejszy i minimalnie bardziej ciepły, taki jakby lekko wpadał w pomarańcz w porównaniu do tego. Ten wciąż na moich ustach wygląda bardzo cukierkowo, więc muszę go jeszcze minimalnie ocieplić. Myślę, że musztarda nie do końca. Bardziej bym może postawiła na taki cieplejszy, gdzie tu jest środek? O tu! Cieplejszy pomarańcz. Więc minimalnie sobie go tutaj doskrobię. Dołożyłam jeszcze odrobinę tego błyszczyka w cieplejszym odcieniu z NYXa, czyli 06. I różyk, żywy różyk, jaśniutki, pastelowy, ale cieplutki. Oh yes, mamy to. Przekładam sobie zatem ten błyszczyk do tego opakowania, w którym już mam ten wczorajszy. I nasz drugi cukierkowy błyszczyk jest gotowy. I ostatecznie jeszcze minimalnie zmodyfikowałam ten kolor, bo wydawał mi się za mocno kryjący, aż taki za korektorowy, więc rozrzedziłam go mocniej błyszczykiem i ciuteńkę jednak ochłodziłam, żeby nie był brzoskwiniowy, tylko właśnie różowy. I wydaje mi się, że to jest
To jest nasz ideał. Jest taki bardzo delikatny, cukiereczkowy, ale wydaje mi się, że właśnie na wiosnę, lato tylko wytuszowane rzęsy i taki delikatny cukiereczek na ustach to będzie po prostu marzenie. Słodki jest. Śliczny. I trzeci błyszczyk, który chciałabym stworzyć, to taki nieco ciemniejszy, wpadający w brąz. To jest również kolor, który mi się marzy i który mam w głowie i chciałabym coś takiego sobie tutaj stworzyć. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakich kosmetyków użyję, właśnie może trochę kremowego bronzera, bo chciałabym, żeby to była taka, wiecie, mleczna czekoladka, taka półtransparentna, ale jednak, żeby tego koloru trochę miała. Może delikatnie metaliczna? No nie wiem. Eksperymentujemy. Bazą do brązowego błyszczyka będzie również ten Fat Oil beżowo-brązowo-pomarańczowy 06. I to, że używam cały czas tych błyszczyków, to jest przypadek. Po prostu mam je otwarte, mam je, one są w dużej pojemności, więc tak nie szkoda mi ich zużywać. I tutaj dołożyłam sobie już troszeczkę farbki, po prostu nie włączyłam nagrywania, słuchajcie. Dałam sobie odrobinkę dosłownie tej farbki od Danessy, żeby ten kolor przestał być taki typowo transparentny, a zrobił się właśnie bardziej mleczny i widzicie, że z takiego przezroczystego, półprzezroczystego błyszczyka pomarańczowego zrobił nam się w zasadzie taki beżyk. I myślę, że do tego brązowego, który mam w głowie, będzie to dobra baza. Teraz dołożę sobie trochę bronzera od Danessy Myricks, tego, który aktualnie denkuję. Kremowe bronzery też nam się będą dobrze z błyszczykami łączyć, może nie aż tak dużo na początek. Biorę sobie trochę i mieszam. I patrzymy, co się będzie działo. No tak, robi nam się taki ładny cappuccinko, powiedziałabym. Przyznam Wam, że to jest bardzo satysfakcjonujący proces, patrzeć, jak ten kolor się zmienia. Na razie na moich ustach wychodzi półtransparentnie, tak mleczno-brzoskwiniowo. Więc dokładam sobie jeszcze trochę tego bronzera. Na razie ten kolor jest bardzo jasny, tak jak sprawdzam na moich ustach, to faktycznie jest to odcień brązu, ale bardzo jasny, mega stapia się z moją karnacją, więc musimy go przyciemnić. Tutaj chyba pożyczę sobie jeszcze trochę szminki, mam taką z Fenty Beauty, to były szminki Mademoiselle, one są już niedostępne, no ale je mam, to wykorzystuję. Trochę sobie go zeskrobię tutaj i przekładam do mojej mieszanki. Robi się taki piękny budyń czekoladowy. Me gusta. Oczywiście najprostszym sposobem na błyszczyk może być po prostu połączenie błyszczyka i jakiejś szminki. Może takiej, której nie lubicie, nie pasuje Wam formuła. Możecie zrobić z niej właśnie błyszczyk. I kolorek na moich ustach już wygląda tak fajnie, fajnie. Blisko tego, co chciałabym osiągnąć, muszę poszukać jakiegoś fajnego metalicznego cienia, żeby jeszcze tutaj dodać trochę metaliczności. I chyba mam. Tutaj bardzo spodobał mi się odcień z palety NYX Ultimate Paradise Shock. Taki właśnie metaliczno-miedziany brąz. Spróbujmy sobie użyć trochę tego dziada. Mieszamy. Wiecie co, on jeszcze jest za jasny trochę. Jeszcze dołożę sobie trochę tej szminki i może trochę pigmentu. Tutaj mam pigment Malu MAC, odcień brązowy Barista. Właśnie może on mi troszkę metaliczności nada? Zobaczmy. Trochę go wsypię. Właśnie nie chciałam takiego metalicznego, który będzie zbyt złoty. A on jest taki... troszkę chłodniejszy. Fajny, fajny. Więcej. No ależ to jest satysfakcjonujące. Piękny widok w ogóle. Normalnie mogłam pójść na chemię kosmetyczną, słuchajcie. I myślę, że mamy to. Jest odpowiednio ciemny, ale nie za ciemny. I delikatnie metaliczny. No to mamy to. Przekładam do opakowania. No i ten brązik myślę, żeby nałożyć z konturówką właśnie, bo przypuszczam, że tak go będę najczęściej nosić. Wezmę sobie konturówkę z Mio, to jest 02 Toffee. I próbujemy. Jak się ładnie nabrało, tak na ciepale ksiam. Piękny jest ten kolor. No ja kocham czekoladę. I na ustach, i w ustach. Jaka fajna w ogóle. Konsystencja wyszła, taka formuła przyjemna, gładziuchna. I mamy trzeci kolor. No dla mnie to jest po prostu idealny, idealny, taki trochę ciemniejszy, ale nie za ciemny, że na co dzień do lekkich makijaży wciąż spoczko, ale na jakąś taką właśnie ciemniejszą brązową konturówkę
Też myślę, że spoko. No tutaj to już mi tylko brakuje trochę więcej różu na policzkach, żeby dodać trochę życia. Patrzcie, patrzcie, patrzajcie na to. O! O! Piękny. Piękny i no ta formuła mi wyszła taka smooth. Piękny. Ale gdybym miała zdecydować, który podoba mi się najbardziej, nie umiałabym. I to, moi drodzy, już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny, inspirujący. Może podpatrzyliście jakieś fajne triki na to, jak zużywać swoje kosmetyki, albo jak je zmodyfikować tak, żeby po prostu bardziej Wam pasowały. Jeżeli lubicie takie kąciki małego chemika, to koniecznie zostawcie mi łapkę do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa!